Generalnie to ten. I na przykład to jest ten moment, w którym zaczynam sobie nagrywać na kanał live, bo wiem, że mogą się zacząć takie fajne tematy. Pojawiło się pytanie, jak Draenei trafiły na naszą planetę. Oczywiście, że każdy gdzieś tam pierwszy lepszy ktoś może powiedzieć, a ja przecież znam ten cały kurde lore, Boże, opowiadasz nudne rzeczy wszyscy. Natomiast Draenei to są najgorsi piloci w dziejach ever w ogóle. Oni mają statki kosmiczne, technologie lasery, dziwki lasery, bombowe sery. I kurczę, i nadal nie mają technologii, która sprawia, że oni umieją latać. Oni się po prostu tymi swoimi statkami rozpieralają no, tak naprawdę gdzieś tam przy pierwszej lepszej okazji. To jest takie, o planeta, jeb, dawaj, trafisz w nią? Kurwa, mnie się jeszcze pytasz, kurwa. I ten... I powiem szczerze, że generalnie no to historia jest taka, że wiecie, no byli sobie tam trzej bracia, można powiedzieć, trzej władcy, którzy rządzili właśnie Draeneami. Następnie pojawił się Sargeras, który chciał, wiecie, dać im jakby moc, zaproponował wielką moc za gdzieś tam służenie i oddanie. Jakby dwaj bracia, Kil'jaeden oraz Archimond, zgodzili się na to, natomiast Velen jakby przeczuwał coś, że coś jest nie tak. Później przez to musiał uciekać, jak dowiedział się tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi. I w tym pomogło mu Naru. Naru po prostu stworzył tam statek, po prostu przyzwał jakiś taki statek czy coś takiego, to się chyba Tempest Keep nazywało, ten cały statek. I oni sobie po prostu polecieli. Lecieli sobie tak przez kosmos i trafili na Draenor. I wiecie co zrobili? Nie, to był Oshogun chyba się nazywał ten statek, czy coś takiego. I oni, wiecie co? I tym statkiem się rozjebali. Uderzyli w ziemię. Zresztą ten statek można do dziś dzień znaleźć właśnie w Nagrand. Oni się gdzieś tam na Nagrand rozwalili tym stateczkiem. Następnie jak sobie żyli właśnie na Draenorze i prowadzili tam sobie normalne życie, to w którymś momencie okazało się, że Kil'jaeden i w ogóle ten płonący legion ich znalazł, co zmusiło ich tak naprawdę do ponownego uciekania. Po prostu musieli znowu spierdzielać i tym razem właśnie wzięli jeden ze statków z Tempest Keep. Tam były różne, wiecie, tam są te statki, wiecie, Arcatraz, Mechanar i tak dalej, to są te takie statki, różne moduły można powiedzieć, no i był jeszcze jeden moduł, który nazywa się Exodar i ten moduł Exodar to jest taki, można powiedzieć, taki moduł wypoczynkowy czy coś w tym stylu, wiecie, zestaw wypoczynkowy Jezusa. W każdym razie wzięli sobie ten statek, zapakowali się do niego i zaczęli uciekać i tak trafili po prostu na Azeroth i co oczywiście zrobili? Nie mogli gładko wylądować, tylko po prostu wpierdolili się z tą planetę i wylądowali właśnie na Azuremyst Isle, gdzie doprowadzili do zniszczenia tego statku, to jest raz, a dwa, że przy okazji jeszcze, żeby nie było tak kolorowo, to jeszcze rozwalili cały ekosystem dookoła, przez co my jako Draeneje, nie dość, że musimy na samym początku, wiecie, ratować wszystkich tych, którzy ocaleli, można powiedzieć, to jeszcze na dodatek zauważyliście, że jest pełno takich questów, gdzie wchodzimy w interakcję właśnie z całym tym otoczeniem, przez co właśnie musimy tego, musimy właśnie ratować to całe otoczenie gdzieś tutaj dookoła, bo po prostu, wiecie, no Draeneje to takim trochę głupio, nie? Rozwaliliśmy się i właśnie, kurde, z jaszczurek i jakichś różnych dziwnych króliczków zrobiły się, kurde, jakieś, wiecie, takie macko stwory, nie? No. Czy ja coś tu muszę naprawiać przypadkiem? Factory field. A dobra, czyli tutaj tylko tych. Tutaj musimy tych zabijać chyba, tak? O nie, nie, Pyroblast! Kurde, zmarnowałem Pyroblasta, najgorzej. To gdzie Vindicar się rozpierdzili? No to jest właśnie to, bo Vindicar w tym momencie, jeśli chodzi o ten statek, to on sobie wisi w powietrzu, znaczy w powietrzu, w kosmosie sobie wisi. Jako Draeneje, Lightforged Draeneje, mamy dostęp właśnie do tego statku i możemy sobie właśnie gdzieś tam na tą górę polecieć, przez co właśnie te Lightforged Draeneje mają taki fajny, ładny widok, kurde, na całą planetę. Wygląda to naprawdę, naprawdę bardzo ładnie. I tego, i można sobie tam fajnie screenshoty porobić. W ogóle, jeżeli pójdziecie sobie tam do góry i spojrzycie na tą planetę, to się okazuje, że Blizzard zapomniał, wiecie o czym? O Silvermoon. Jakby jest cały Eastern Kingdoms i jakby ta górna część, tam Ghostlands oraz tego nie ma, nie ma w ogóle kompletnie. Ach, przerąbane. Siedzę sobie z Krawką, gram w Wika, słucham streama, a tu żona się pyta, co ja za Matoła słucham, co lodu... Lodówki Whirlpoola sprzedaje. Co? Że ja sprzedaję lodówki Whirlpoola? Ja bardzo chętnie sprzedam lodówkę Whirlpoola, jak mi gdzieś tam zapłacą. To nie ma problemu, kurde. Panie wujku. Pozdrów żonę ode mnie. Powiedz, że pajac z internetu, co sprzedaje pralki Whirlpoola, ci pozdrawia. Bitch. Co ty powiedziałeś do mojej... Nie no, żartuję sobie, oczywiście żartuję. No nieźle, ale ze mnie telemarketer. Ja bym się nadawał. Pralka Whirlpool.
klasa A+++. Z potrójnym trybem mrożenia. Tylko teraz. A to nie pralka, tylko lodówka. Przepraszam. Nie pralka, tylko lodówka. Zapomniałem. Co za ze mnie koleś, no nie? Chyba suszarka. Suszarka! Suszarka! Z opcją dżonizacji włosów. Adrian takie, o, heavy breathing. Dlaczego do ranej rozwaliliście na Azuremys? Bo w tej lokacji nie można latać. Tak jest, bo w tej lokacji nie można latać. Tego jeszcze nie słyszałem, ej. Tego jeszcze nie słyszałem. To był dobry żarcik. To mi się podobało. O Boże. Mam nadzieję, że ogarnę jakiś giveaway od Blizzarda na Battle for Azeroth. Na pewno coś się ogarnie, zdecydowanie. Tak. Fajnie było, jakby klucze do bety i alfy można było załatwić, tak jak było to ostatnim razem. Chyba do Legionu też tam trochę załatwiłem kluczy, o ile dobrze pamiętam, no nie? Więc można byłoby coś tam, kurde, załatwić jakiegoś fajnego. Dismontowało ich, tak jest. Pierdziele, co za kraina? To jest kraina Borean Tundra, Boren Tundra. Resident Sleeper Tundra. W ogóle tu muzyka jest taka creepongo, że szok. Tam później są questy fajne z tymi gnomami całymi. Z tym całym lotniskiem. Generalnie mega spoko są te questy. Dobra, tu mamy już zrobione. Yeah. Ale kurde, te kombosek wpadałem też. Piękna sprawa. Kurde, ty się śmiejesz, a jonizacja dobra i fajna. No ja mam jonizację włosów, kurcze, i moja jonizacja włosów dobrze działa. Co ty teraz będziesz przychodzić do mnie, żeby sobie suszyć włosy? Siema, ziomek, przyszedłem do ciebie, bo chciałem cię odwiedzić, a powiedz mi, suszarkę masz jeszcze? Dawno u ciebie nie byłem. Pierdzie, widzę, że ktoś tutaj gra w tym. Void Elf Mate. Boże, ja tak patrzę, mówię, pierdolona horda, nie? A to Void Elf jest takie, siema, ziomek. A to mój ziomeczek przecie, kurde, prawilny z aliantów. Coś tu, jakąś chyba książkę trzeba odzyskać, o ile dobrze wiem. No, come on. Now touch me, baby. Zrobione. Czy Johnny jonizuje włosy? Tak, Johnny jonizuje włosy. Johnny Jamison. Kurde. To był chyba ten taki koleś, nie? Z tej głównej redakcji, w której pracował Peter Parker, dobrze mówię? A to cię odwiedzę. Jak tak marudzić, ja nie marudzę. Ja wręcz zapraszam, kurczę. Śmieci trzeba pomóc mi wynieść, stary. Możesz przyjść, przydasz się. A, bo tu koleś się bije, kurde, z tym. Tak, serio. Pierdziele. Czemu na drenorze nie ma Tempest Keep? Na drenorze, zwykłym drenorze nie ma Tempest Keep? No bo to nie te czasy, kurczę. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dlaczego nie ma, szczerze mówiąc. Myślę, że troszeczkę za szybko my przyszliśmy w tym wszystkim, w tym czasie. Więc myślę, że tu jeszcze trzeba jeszcze trochę czasu musi minąć. Wow, gdzie ja wysłałem tego Pyroblasta? Kompletnie w ogóle nie tą stronę, co trzeba. Converted correct. A, bo są już skonwertowane, dobra, już rozumiem. Więc to jeszcze nie te czasy, jeszcze trochę do Tempest Keepa nam brakuje. Czemu Tempest Keep przetrwało wybuch Drenoru i jest na Outlands? Szczerze mówiąc, to ja właśnie powiem szczerze, że nie wiem, dlaczego Tempest Keep tam jest. Tak jakby nigdy się nie dowiadywałem, o co z tym wszystkim chodzi, dlaczego akurat tam jest. Więc wybacz mi, że kurczę, ten... No nie było tak, że tego, że Blood Elfy tam podpierdzieliły ten statek Draenejów, czy coś takiego? Czy sam nawet nie pamiętam. Więc to jest troszeczkę trochę trudne. To jest trochę trudne, bo nie wiem, szczerze mówiąc. Musiałbym doczytać troszkę loru. Skoro nie rozumiesz aliantów od hordziaków, to można powiedzieć śmiało, że niczym się nie różnią poza tym, że hordziaki mają... dużą pałę? Czy chyba w głowie, kurde, jak tak myślą, ale bym se, kurde, pierdolił gałek komuś, koledze. Tak jest. Jaka jest tu historia Twilight Hammer? Twilight Hammer to po prostu kult, z tego co wiem, jest, który po prostu gdzieś tam służy odgodą, tak? No to zwykli kultyści. Jaka jest historia dokładna, szczerze mówiąc, nie wiem, kto założył, jak założył, natomiast no, Twilight Hammer to po prostu są kultyści, którzy za wszelką cenę chcą nam zaszkodzić, to jest raz. No i przede wszystkim służą odgodą, nie? To też, znaczy to nie jest tak, że jestem mega ekspertem loru, mógłbym powiedzieć, że nawet nie jestem w ogóle żadnym tym.
Ale szczerze mówiąc, to nie wiem. Wielu rzeczy nie wiem, ale to jest bardzo fajnie, jak poruszacie te tematy, bo często mogę się dużo fajnego dowiedzieć. A nawet jeśli to jest zainteresować się niektórymi tematami, dzięki czemu jestem w stanie gdzieś tam poszerzać swoją wiedzę. To jest właśnie fajne, bo mi się bardzo podoba. Lore w czasach BC nie obchodziło tak bardzo. Jest wiele niedopowiedzianych spraw i lore za BC jest najmniej sensowne. No to ja domyślam się, szczerze mówiąc, domyślam się. Chociaż takie książki jak Illidan i te właśnie takie książki około The Burning Crusade'owe też troszeczkę dużo naprawiają, a przede wszystkim na pewno jest to zasługa kronik Warcrafta, które też rzekomo dużo naprawiają, ale to też jest taka dziwna sprawa, bo tak jak te kroniki dużo naprawiają, tak też dużo, kurde, mieszają, szczerze mówiąc. Dlaczego Kael'thas zdradził Illidana? Kael'thas zdradził Illidana dlatego, że w wielkim skrócie to Illidan obiecał mu, że pomoże jemu ludowi z tą całą adykcją, znaczy adykcją, to tak zapożyczone troszkę słowo, ale z tym uzależnieniem od magii. Generalnie to mówi się, że Illidan użył fiolki, jedną z fiolek, którą kiedyś zanurzył w Studni Wieczności. I ta fiolka, no to oczywiście posłużyła mu do tego, żeby stworzyć tak zwany ten Forge of Souls i tam ponoć zrobiono tą ten. Znaczy taka teoria chyba była, znaczy nie wiem, czy to jest dokładnie ten. Natomiast Illidan stworzył sobie jakieś takie źródełko swojej magii i nie dopuszczał do niej swoich Blood Elfów, no nie? Generalnie to zostawił swoich advisorów, tam Lady Milande, tam Boże... Czwórka tych jest takich, to są w ogóle bossy, ja bym musiał zerknąć, oni się nazywają... zaraz wam powiem... Raids, Classic, The Burning Crusade, Black Temple i to później jest ta Council, Illidari Council. Abilities, o jest. Lady Milande, High Nethermancer, Zeravor, Veras, Dark Shadow i Gathios the Shattered. To są jego jakby adwajzorzy. No i generalnie to Kael'thas powiedział, dobra, pierdolę, idę sobie w swoją stronę. Zaczął po prostu swoje tam rzeczy robić, poszedł do Netherstorm i zaczął po prostu ekstraktować tą całą energię, która znajduje się tam. Są te właśnie takie duże konwertery, które zbierają całą energię. No i w którymś momencie on powiedział, że dobra, pierdzielę tego Illidana, Illidan mi nic nie daje, no to ja sam sobie gdzieś tam ogarnę. Odezwał się do niego Kil'jaeden, no i sprzymierzył się po prostu z Kil'jaeden'em, który, jak dobrze wiecie, nie bez powodu ma przydomek The Deceiver, czyli no kłamca. Kłamca. Co ja tam muszę zrobić? A, tu jest ziomek, dobra, nieważne. I dlatego zdradził, no po prostu gdzieś tam zaczęło też mu się pod nogami. Znaczy, jemu się wydawało, że po prostu sprzymierzenie się z Płonącym Legionem da mu moc i przede wszystkim na pewno pomoże jemu, jego ludowi, nie? Więc... Zwodziciel, no kłamca, no, zwodziciel. Zwodziciel raczej. No ale jak zwodzi, no to znaczy, że kłamie poniekąd, tak? Super tego, super przydomek. No tak w bardzo dużym skrócie jest oczywiście. Wtedy powiedział, dobra, pierdolę. Tak, no mniej więcej tak jest. Znaczy, wydaje mi się, że jak siedzą sobie na tym posiedzeniu, tak jest, dobra, i wtedy i Kael'thas mówi, dobra, mam dość, nie? Jakby w ten sposób, a później ktoś to ubiera w ładne słowa, no nie? Zwodziciel, tak jest. Jestem lorgikiem i chętnie pomogę. No to jeżeli masz tam jakieś ten, no to sprostowania, czy tam dopowiedzenie czegoś, to bardzo chętnie. Ja mówię, to też akurat The Burning Crusade to nie jest mój jakiś super, super konik. Jeśli chodzi o lore. Wzwodziciel. Tak jest. Ach, kurczę. Cześć, Bremek. Siemana. Cześć, cześć. Czy jeśli po zakupie w momencie... Czekaj, czy jeśli zakupię w tym momencie Battle for Azeroth na koncie, na którym wygasła subskrypcja, zostanę teraz resuba i w dniu premiery... Czy w dniu premiery? Znaczy... Battle for Azeroth nie zawiera w sobie subskrypcji. Więc jeżeli kupisz Battle for Azeroth, to musisz kupić jeszcze abonament. Co też jest w ogóle takie trochę średnie. Jakby... Wydaje mi się, że dodatki powinny zawierać w sobie 30 dni grania. Albo chociaż jakieś 15 czy coś, no nie wiem. Jakieś dni grania powinny być, bo... Spoko jest jak zaczynasz grać w grę, bo dostajesz oczywiście tą... ten... Kultiras Wine, w ogóle jakieś wino z Kultiras muszę ogarnąć. Spoko sprawa. Gorzej jest w momencie, gdy chcemy sobie... chcemy sobie właśnie wrócić do gry i wiecie, macie konto, no to Blizzard każe wam kupić dodatek i na dodatek jeszcze, kupić dodatek i na dodatek, masło maślane, jeszcze abonament od was chce, więc powrót do gry jako gdzieś tam wieloletni gracz, no nie należy do najprzyjemniejszych. Tak mi się wydaje, więc myślę, że dodatek powinien zawierać chociażby jakieś szczątkowe, chociażby nawet te 10 dni powiedzmy. O Jezu, co ja zrobiłem, te 10 dni abonamentu.
czemu set z boosta jest taki słaby? No bo ten set z boosta nie jest po to, żebyś kurde od razu mógł iść na mythiki. 880 jest idealnym, powiedziałbym, item levelem na to, żeby pójść sobie na Argus, czyli doświadczyć najświeższego contentu, który został wypuszczony, więc każdy, kto sobie gdzieś tam, wiecie, kupi Battle for Azeroth, wejdzie, zboostuje postać, może od razu iść na Argus, wygirować postać bardzo szybko, bo na Argusie się dosyć szybko giruje, no i w ten sposób mieć przygotowaną postać, lecz samo 880 to też jest taki spoko pułap, nie? Zgadzam się, tak powinno być. No właśnie, też mi się tak wydaje, ale no widzicie. Co tak późno stream? Pewnie siedzisz w Stormwind co godzinę, want to buy stock jest 10 ran. Nie, no kurde, czemu niby tak mówisz? Gdzie tak późno stream? No to ty przyszedłeś późno, to że tak przyszedłeś późno, to nie znaczy, że ten. Że późno stream się zaczął, o 20:30 się zaczęliśmy streamować. Private battle. What do you want? I have enough problems as it is. Listen, Loriath, no offense, but the operation they put Tassarion in charge of was pure suicide. A handful of men were to launch an attack on the biggest Scourge presence in the area. Call me crazy, but storming a Scourge ziggurat outside a plague Nerubian city was with a dozen men ain't my idea of fun. If you're still interested in finding Tassarion, we were supposed to arrange for a passage east with a Tuskar by the name of Atakai in Kalaska to the north east. Good luck with your fool's errand. Dobra. Generalnie ten koleś jest tym deserterem. On uciekł. Został przypisany do tego, do oddziału Tassariana najwyraźniej, który wyruszył właśnie ze swoją ekspedycją, aby zaatakować tutaj jakieś miasto tego. Czy tam jakiś ziggurat, czy coś w tym stylu. I on po prostu spierdolił. Deserter. I dlatego został zamknięty w więzieniu. No, nieźle. Dla ciebie jest to 10 dni, a dla Blizzarda jest to wartość milionów abonamentów. Tak, to wiadomo, no to pod tym względem, tylko wiesz, kwestia jest taka, jeżeli powiem komuś, że powiedzmy chcę wrócić do WoWa i powiem mu, dobra ziomek, to musisz kupić dodatek za tam 200 zł, czy tam ile kosztuje, i na dodatek jeszcze musisz kupić abonament, który kosztuje powiedzmy 50 zł, no to już się zaczynają robić koszta, nie? I ktoś może powiedzieć, a dobra, to pierdolę, nie? A tak to, zobacz, że dajesz 10 dni, i siłą rzeczy i tak ten koleś ma szansę, żeby się wciągnąć do tej gry. Więc jakby jeszcze bardziej go zachęcić do tego, żeby kupić sobie abonament, no nie? Chyba trzeba pociągnąć za dzwońca, kurde. Ping, ping. Przygotowaliśmy tutaj rebelię. Co można robić z item level 650? Możesz dotykać się po pindolku. Dosłownie tyle możesz. Możesz levelować dalej, kurde. Leveluj dalej, ziomek. To the aid of Farshire. Spoko. I teraz musimy iść do Kalaska. Jest szalaszka. Po prostu spierdol. Tydzień byłby idealny. No myślę, że tydzień byłby naprawdę spoko. A co to są tutaj, kurde? Mercenary. A są jacyś najemnicy, zobaczcie. North Sea Mercenary. Tylko to jest mega spoko. Ja nie wiem, czy tu Horda ma jakieś questy czy coś, ale zobaczcie, jak dużo miejsca jest tutaj do oddychania. To mi się bardzo podoba w Northend, że jest strasznie dużo jakby otwartej przestrzeni i nie do końca zagospodarowanej przestrzeni przez jakieś questy specjalnie. Natomiast daje to takie bardzo fajne poczucie, podróżowanie między miejscami, a nie, że masz po prostu jakby krainę, która jest zalokowana po prostu tam paroma tymi, nie? Takie zamknięte hermetycznie. Kurde, subzony w zonie. Uciekam, nara. Trzymaj się, sypkiś, papa. Ja jestem opluwaczem. No to otwórz buzię. Jak tak pluję? No nie, no ja nie pluję, come on. Po prostu, no tak jest. Boron puru. Visit again while you can. Jest szalaszka. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy sobie, jakie tutaj mamy tego. Distress call. The son of Karkut. The men you seek were far to the east, to a place near the coast called Dead Strand, beyond Unupe. Be careful if you go in search of him, Loriath. He bore the mark of Karkut, he who watches over the dead. Good hunting. A tutaj kolejny quest, jaki tam był? Not without a fight. Kalaska is a sacred place for us, Void Elf.
Our ancestors were guided here by the spirits of Teukataka herself. Now these foul creatures attack us from the mists without any provocation. We will show them that our spears are not merely for wailing. For wailing, czyli ten. Fight alongside us, friend. Perhaps my people might repay you sometime in the future. Let's go, boys. Yes, Szolaszka. Heretyczny armor będzie do zdobycia zawsze, tak mi się przynajmniej wydaje. Yep. Więc ja bym się tak nie spieszył aż specjalnie. Znaczy nie sądzę, żeby Blizzard usuwał ten Heretyczny armor, to by było troszeczkę takie średnie z ich strony. Uwaga. Nie wiem, którego tutaj atakuje. Weźmy sobie tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli jak tu fajnie można, kurde, maglować. Dobra, puśćmy tej macki wojdowe. Ten trinket tak idealnie pasuje. A nie, bo ja nie puściłem masek, tylko te drugie. No i super, pozabijano. Jest Siolaśka. Czy wstydzisz się swoich pierwszych filmików? Nie? Wcale? Oczywiście, że tak. Moje pierwsze filmy. God damn it. Weźcie mnie nawet. Czy wstydzę się moich pierwszych filmów? Oczywiście, że tak. Znaczy, to jest tak, że... No, kurde, no nie wiem.